Stefan Grylewski zmarł na kolanach swojego brata. Dachau, akt zgonu. Ksiądz Stefan Grylewski urodził się 3 lipca 1898 roku w Dwikozach koło Sandomierza. W 1916 roku wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. W 1920 roku zdecydował się na zaangażowanie w pracę Wydziału Prasowego Polskiego Komisariatu podczas plebiscytu na Górnym Śląsku. Pracował jako pracownik oświatowy i prelegent. Brał udział także w Powstaniu Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 października 1921 roku. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Strasburgu. W grudniu 1924 roku ksiądz Grylewski został doktorem prawa kanonicznego. Tu w gablocie mamy pamiątki obu braci. Są to zdjęcia rodzinne matki, ojca i pierwszej komunii świętej, a także listy, które pisali do rodzin. Ksiądz Grylewski był korespondentem diecezji. Swoje artykuły publikował w wielu tytułach, m.in. Kurierze Warszawskim, Słowie Narodu czy Przewodniku Katolickim. Ksiądz Stefan mocno angażował się w obronę prawd wiary katolickiej. W latach 30-35 wydawał czasopismo Prawda Katolicka, na którego łamach polemizował z różnymi sprzeciwiającymi się wierze tezami i poglądami. W 1935 roku została wydana także jego praca Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Ksiądz Grylewski w dziedzinie znajomości wyznań i sekt religijnych miał zresztą opinię najlepszego znawcy w ówczesnej Polsce. W czerwcu 1932 roku ksiądz Grylewski współorganizował pierwszy diecezjalny kongres eucharystyczny, którego celem było publiczne oddanie czci Jezusowi Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie, a przy okazji pogłębienie wiary w realną obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Ta gablota przedstawia nam obraz zdjęcia kongresu eucharystycznego. Tu jest przedstawiony komitet organizacyjny. Na kongres została wybudowana hala przy ulicy Walińskiego, gdzie przyjeżdżali ludzie z całej diecezji. Było około 220 tysięcy osób. Ksiądz Stefan Grylewski przez wiele lat był również prefektem szkół powszechnych przy parafii opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Uczył w szkołach męskich imienia księdza Długosza i Tadeusza Kościuszki. Od 1932 roku był nauczycielem gimnazjum męskiego imienia Tytusa Chomickiego. Ksiądz Stefan był darzony dużą sympatią i uznaniem wśród uczniów. A i opowiada takie zdarzenie, że mamusia podczas nauki w gimnazjum bardzo długo chorowała i groził jej brak promocji do następnej klasy. Bardzo to przeżywała, siedziała w oknie i była tym bardzo zasmucona. Ulicą Moniuszki w tym czasie przechodził ksiądz Stefan. Zapytał, czemu jest taka smutna i zapłakana. Mamusia mu odpowiedziała. Mimo, że już nie był jej prefektem, udał się do szkoły i spowodował dodatkowe egzaminy, które mamusia zdała. A w nagrodę od niego mamusia dostała korale przywiezione przez księdza z Rzymu. Po wyniesieniu na ołtarze księdza Grylewskiego i umieszczeniu jego wizerunku w ołtarzu katedry radomskiej, mamusia zmieniła miejsce siadania w ławce podczas mszy i siadała, jak to określała, przy moim prefekcie. Ksiądz infułat Ignacy Ziembicki, jego uczeń, tak wspomina księdza. Jako prefekt bardzo sumiennie spełniał obowiązki. Był bardzo wymagający. Widziałem go jako kapłana żyjącego wiarą i pobożnego. Zawsze troszczył się o czystość wiary i czuwał nad tym, aby w gimnazjum panowała atmosfera wiary. W czasie II wojny światowej ksiądz Grylewski nauczał religii w tajnych szkołach gimnazjalnych. Pomagał również przesiedleńcom z Poznańskiego, organizując dla nich kilka kuchni. Pomoc ta polegała na tym, że ksiądz Stefan Grylewski dostarcza do mieszkania moich dziadków bloki marmolady, mydła w dużych kawałkach, tytoń, bibułki oraz inne artykuły żywnościowe. Mamusia ze swoim bratem Januszem dzielili artykuły żywnościowe na
mniejsze kawałki, natomiast z tytoniu robili papierosy, a ksiądz dostarczał to jeńcom. Dzięki księdzu, który cały czas zabiegał o zwolnienie z obozu tam osadzonych, na wiosnę 1940 roku zwolniony został z tego obozu lekarz z Poznania. W sierpniu 1940 roku ksiądz Grylewski objął funkcję rektora Kościoła Świętej Trójcy w Radomiu. Wkrótce jednak został aresztowany przez gestapo. Kiedy niemiecka ekipa wkroczyła na plebanie, gdzie ksiądz Stefan Grylewski zamieszkiwał ze swoim bratem Kazimierzem, aresztowano ich tam obu, a także aresztowano wraz z nimi goszczącego u nich wówczas proboszcza parafii Potworów, związanego także z Radomiem, księdza Szmur. Aresztowań dokonywano według określonego schematu. Do prywatnych mieszkań wkraczało czterech funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzali rewizję i zatrzymywali zastane osoby z przygotowanej wcześniej listy. O akcji zaraportował później specjalny obserwator gestapo z Krakowa. Akcja rozpoczęła się o godzinie 4 24 stycznia. W sumie Policja Bezpieczeństwa w Radomiu aresztowała 268 osób. Wśród aresztowanych znajdują się dwaj księża. Jeden z nich to były kapelan wojskowy. Adwokaci, wszyscy lekarze Szpitala Świętego Kazimierza w Radomiu, bardzo wielu oficerów rezerwy byłego Wojska Polskiego. Wszyscy zatrzymani w nocy z 23 na 24 stycznia 1941 roku zostali zgrupowani na dziedzińcu Komendy Policji Bezpieczeństwa przy ulicy Kościuszki 6 i wczesnym rankiem przewiezieni do Skarżyska. Przesłuchania więźniów trwały przez ponad miesiąc. Wiemy, że przesłuchania były makabryczne, opierały się przede wszystkim na przemocy fizycznej, na bardzo wymyślnych i brutalnych torturach. Sąd doraźny skazał wszystkich więźniów na karę śmierci. Wyroku nie wykonano jednak od razu. Osadzonych przewieziono 25 lutego 1941 roku do obozu w Auschwitz. Tam ksiądz Stefan Grylewski otrzymał numer 10444. Jeszcze tego samego dnia wieczorem przeprowadzono dziesiątkowanie transportu. Wybrano co dziesiątego więźnia i natychmiast rozstrzelano. Wszystkich pozostałych wysłano do karnej kompanii. W zgodnej opinii badaczy potworne warunki, jakie tam panowały, oznaczały, że pobyt w niej równał się wyrokowi śmierci. Jeden z więźniów wspominał: był na bloku numer 11 kapo, którego specjalnością było uderzanie wybranej ofiary pałką w głowę, a następnie kładzenie tej pałki na gardle leżącego i stawanie na niej, obiema nogami całym ciężarem ciała, przez co powodował zgniecenie krtani i śmierć z uduszenia. Tylko kilku więźniom udało się przeżyć obóz w Auschwitz. Wśród nich byli bracia Stefan i Kazimierz Grylewscy. Zostali oni przewiezieni 4 maja do obozu w Dachau. W kilka dni później, 9 maja 1941 roku, ksiądz Stefan zmarł z głodu i wycieńczenia. Stefan Grylewski zmarł na kolanach swojego brata. Założeniem SS-manów było takie, że jeśli byli aresztowani kapłani, zakonnicy, zakonnice, to w ciągu pół roku musieli umrzeć. Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił księdza Stefana Grylewskiego błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W trakcie mszy beatyfikacyjnej papież Polak mówił: dziś właśnie świętujemy to zwycięstwo. Świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, by posiąść je na wieki w Jego chwale.